Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, musimy teraz dokończyć budowę naszego domku dla rodziny, Waszych rodzin właściwie Waszych postaci, może w ten sposób. I tak, jeżeli chodzi o tutaj sypialnie, są gotowe. Tutaj właściwie kuchnia jest gotowa, salon jest gotowy, gabinet, łazienki również są gotowe. Jedyne co nam zostało, to zrobić korytarze, czyli ten jeden korytarz. Tutaj ten drugi korytarz, no i oczywiście również i ten wielki balkon, właściwie to nie jest balkon, tylko taras, chyba bardziej taras, tak, nie wiem, jeżeli co, to poprawiajcie mnie. I oczywiście tutaj na zewnątrz jeszcze ogród, czyli dość sporo pracy przed nami, no ale cóż, myślę, że damy radę. Zaczniemy najpierw od korytarzy, bo one są najprostsze, najmniejsza powierzchnia do zagospodarowania, więc myślę, że w miarę szybko damy radę to zrobić. Tak jest przynajmniej. Takie mam przynajmniej wrażenie. Okej, zobaczmy sobie tak. Najpierw dekoracje. I myślę, że... Czekajcie, właśnie teraz nie pamiętam, czy to były figury, czy nie. Wieszak. Chyba bym musiał poszukać. Wieszak. Wieszak, wieszak. Stojak właściwie chyba to powinien być, nie? Stojak. Stojak. O. Stojak na kubki, nie kubki, na płótna, butelki. Ręczniki, obuwie damskie, męskie. O rany. Surowiec? Rany boskie. Czekajcie, musimy to znaleźć. Gdzieś tu był taki stojak, na którym można było zawieszać kurtki, nie kurtki. Wiecie, o co chodzi. No tutaj jest przedpokój, więc właściwie korytarz, przedpokój, więc powinny takie rzeczy być. Tylko nie pamiętam, w którym miejscu można je znaleźć. Nie wiem, w której kategorii to było dokładnie. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Tylko nie wierzę, że to było aż takie drugie. Na pewno nie. No, też tak myślę. Dobra. Może tutaj. Może jako rzeźba. Może w rzeźbach. No to byłoby nawet logiczne. Sam bym to tutaj umieścił przecież. Czekajcie, to usuniemy. Zobaczmy. No też takie drugie, też nie. Na pewno nie przekraczało 300 simleonów. No proszę was. Dobra, najwyżej znajdziemy to później. Czekajcie, ubrania, o, albo ubrania. Ubrania, dodatki. O. Co to jest? Takie coś? A tutaj może właśnie. Dobra, tutaj wieszak ścienny jest. Tylko to są wszystko takie wieszaki. Dodatki właściwie. Stricte do łazienki. Tu już chyba nie. I nie mówcie, że ten wieszak taki drogi jest, bo to jest niemożliwe. Nie no, to sprawdzaliśmy już. No dobra, nie mogę tego znaleźć. Gdzieś zanikł. No cóż, no cóż, trudno, trudno, zdarza się. Zdarza się. Okej, w takim razie dorzucimy tutaj jakieś ozdoby. Jak to w przypadku, może jakieś rzeźby. Zobaczmy rzeźby. To jest manekin. To może niekoniecznie. To są jakieś kamienie. To też nie. Gdzieś taki normalną rzeźbę musiał znaleźć. Albo, o, poręcz. Poręcz? Zobaczmy. Taką poręcz przy ścianie postawić jako stolik w formie stolika. Czegoś takiego jeszcze chyba nikt nie robił, ale niezbyt to wygląda, więc zobaczmy jeszcze może jakąś inną wersję. O, coś takiego, tylko wersja może elegancka, czysta, taka czyściejsza. Dobra, to jest brudne. O, czysta donica. W ten sposób. I myślę, że nawet dam po drugiej stronie jeszcze. O, czekajcie, tak? Tak. Chyba w ten sposób to trzeba ułożyć. O, jak to się nazywa? Tak z ciekawości. Stojący róg, róg obfitości. No dobra. Nie wnikam. Dobra, co my tu mamy dalej? Mamy kwiecie. Od razu lepiej. Na pewno jeszcze musielibyśmy dorzucić tutaj jakieś obrazy, bo tu będą długie, duże ściany. Przeogromne, długie ściany, które są niewykorzystane, więc na pewno tutaj jakieś obrazy by się przydały. Stąd też już się chwytamy, zobaczmy. Jakieś takie w miarę długie, potężne by się przydały takie obrazy. Zobaczmy. Coś tego typu, o! Dokładnie tak, tu jeden. Tutaj myślę, że gdzieś drugi trafimy. Też takiej ramie, o, może być złota rama na przykład. Okej. Tak, żeby trafić, czekajcie, muszę obniżyć.
tutaj, dobra. Ściany przeszkadzają, wyobraźcie sobie, ściany przeszkadzają. Tutaj jeszcze możemy coś dać, czekajcie, bo są kwiaty ogólnie jeszcze wiszące na ścianie. To nie, ale są takie na ścianę jeszcze. O właśnie, coś takiego, to też, też jak najbardziej pasuje. Zostawmy może w tej wersji podstawowej. Dorzućmy żywy wazon jeszcze dodatkowy. Okej, jest jakieś... W końcu jakieś elementy dekoracyjne się pojawiły. Zobaczmy coś więcej z elementów dekoracyjnych. Czekajcie, właśnie tutaj ozdoby jeszcze. Ozdoby ścian. To jest to. Obniżmy ściany. I zobaczmy, co my tu mamy. Może tutaj się znajdą jakieś elementy. O, jest właśnie. Rząd wieszaków na płaszcze. Dokładnie o tym myślałem. Tutaj zawiesimy, żeby mogli się odwiesić w razie czego. A coś jeszcze? Gdzieś jeszcze? Chyba nie. Jakiś pająk, to może niekoniecznie. Tu na samym końcu podejrzewam, że będą te droższe. I na przykład moglibyśmy dać tutaj, o, gołąb, te gołębie, cyk. Dobra. Kilka elementów dorzucimy, a od razu, że tak powiem, troszkę zapełniło się wnętrze. Lepiej się prezentuje. Myślę, że nawet jeszcze dywan mogę dorzucić. Taki długi, czerwony dywan by się przydał. Podłużny, czekajcie. To za krótki, znaczy za mały w sensie jeszcze. Coś tego typu, lepiej. Zobaczmy w wersji czerwonej, albo czekajcie, może... Nie wiem, czy czerwony będzie pasował. Zobaczmy jeszcze jakiś inny odcień. Żółty by się przydał, taki złoty. Ale chyba takiego nie znajdę. Coś czuję, no. O, tego typu. Dobra. Mamy coś, słuchajcie, mamy coś. Okej. Albo co dwa. O. Tak, żeby nie skrzypiało. Czekajcie, raz, dwa. Dobra. Nie to, to masz wziąć. Dobra. Troszkę dywaników się pojawiło. Automatycznie, słuchajcie, musimy zrobić to samo u góry, żeby było w miarę rozsądnie. Żeby to jakoś wyglądało. Także tutaj to samo, cyk. O, dobra. I teraz tak samo, tutaj mamy znowu wolną przestrzeń na ścianach. Więc kolejny obraz by się przydał, czekajcie, jakiś też taki w miarę potężny. Niekoniecznie musi być drogi, ale dobrze, żeby był sporych rozmiarów. Więc wtedy będzie lepiej się prezentował. Na przykład coś takiego, przynajmniej cień jakoś wygląda. I teraz tak, możemy jeszcze po środku coś postawić, jakąś etażerkę, jakąś, nie etażerkę, tylko jakiś mebel. Jakiś mebelek, przechowywanie, czekajcie. Przechowywanie, coś takiego. I tu by się przydało dorzucić na przykład to. Wersja taka. Proszę bardzo. Do tego jeszcze jakiś element z dekoracji. Dekoracje, proszę. Dajmy, o, a nie, to mogło być lustro, widzicie. Ale damy co innego, damy kwiecie znowu. Jakiegoś kwiaciora. O. I gdzieś jeszcze możemy dać kwiaciora. Możemy dać tutaj kwiaciora, jakiegoś dużego. Obniżymy sobie ściany. Zobaczmy, coś dużego też. Też coś dużego, nawet nie wiem, czy tego typu rozwiązanie nie będzie dobre. O. Okej. Tak trochę inaczej. Chociaż nie wiem, czy to... Nie, w sumie poczekajcie chwilę, moment. To z wersji białej, okej. To jest za duże. Damy takie. I możemy dodać jeszcze tutaj. I możemy jeszcze dać... Ach, odwróć się. Tutaj. Jeżeli się zmieści. Bo to są drzwi. O. Troszkę oszukaliśmy system. Ale zadziałało. Elegancko. Dobra, czyli znowu mamy wykończone tutaj te dwa elementy. Od razu lepiej. I co? Bierzemy się w takim bądź razie tutaj za... na zewnątrz. Za taras, który jest naprawdę przepotężny, więc możemy dać im troszeczkę zabawek różnych, zjeżdżalni być może. No i oczywiście później jeszcze ogród, ale ogród podejrzewam, że to może być większe wyzwanie na jeszcze kolejny odcinek.
bo jednak w ogrodzie człowiek się bawi dużą ilością szczegółów i te, widzicie, kwiatki tu posadzić, tu posadzić, tu jakiś krzak, tu jakiś krzak i czas leci. Także myślę, że weźmiemy sobie tutaj o coś takiego. Zobaczmy z tych elementów, co mamy do zaproponowania. Na pewno by się grill przydał. Myślę, że grilla damy tutaj po tej stronie. Dajmy ścianę, będziemy widzieli przynajmniej, jak to wygląda. Grilla w wersji biało-czarnej. Na przykład tak. Do tego możemy dorzucić tutaj jakieś elementy właśnie tak, żeby można było gdzieś usiąść, coś zjeść. Stół, trap. Wszystko na biało, więc musimy gdzieś tam trzymać jakoś w miarę ten kolor. Do tego jeszcze jakieś krzesło. Gdzieś tu krzesła powinny być teoretycznie, zobaczmy sobie. Takie pasujące bezpośrednio pod to. Uczta na basenie? Czy to będzie pasowało? Czy bardziej jednak to? A może to? Chyba jednak to. Dobra. Ich jest tam 8, czyli mamy 6, 7, 8. Dobra, każdy się zmieści. I o to chodziło. Tutaj są elementy zajęcia poza domem. I tutaj te elementy też wrzucimy sobie, czekajcie. Zjeżdżalnię damy. Albo nie, ślizgawkę? Chociaż, czy ślizgawka będzie pasowała? Czy ślizgawka będzie mi tutaj pasowała w ogóle? Tak troszeczkę, no właśnie. Tak średnio, co nie? Ale damy im chyba tą ślizgawkę, słuchajcie. Nie będę taki zły. Damy im tutaj ślizgawkę, to jest niby dla małych dzieci, ale tutaj w sumie dorośli też się mogą bawić. No, a co? Niech mają, niech się cieszą. Dalej. Damy jeszcze na pewno tutaj wannę z hydromasażem. Wanna z hydromasażem fajnie się może zaprezentować. Tylko z kolei znowu przeszkadza mi to. Nie, dobra. Przepraszam, muszę wam to usunąć. Nie pasuje. Kompletnie nie pasuje. Więc to damy w ten sposób. Tutaj za chwilę jeszcze dorzucimy jedną rzecz. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Jaka podłoga? Właściwie dywanik. O właśnie, dywanik był. Taki specjalny. Chodnik z listewek. Chodnik z listewek. I damy ten chodnik z listewek w wersji czarnej. Tak, żeby się odznaczył. Czekajcie. O, dokładnie tak. Taka krateczka się zrobi. Troszkę nam to odbije. Będzie inaczej się prezentować. Odznaczy tą wannę i będzie od razu jakoś to wyglądało. Ok. Tutaj coś też mi nie pasuje. Tutaj jest za pusto. Nie wiem, czy dywan. Dywan może nie jest dobrym pomysłem. Ale te listewki. Te listewki damy chyba. Te większe. Czemu to wisi w powietrzu? Dobra, nie będę pytał. Okej. Lepiej. Może być, może być. Dobra. Na pewno przyda się oświetlenie, bo tutaj nie ma oświetlenia. Więc ludziki będą się gubiły. Są tam fontanny jeszcze, tak? Co to jest? A, rzeźby. Rzeźby na zewnątrz. Ściana wodna. Co tu jeszcze jest? Kopuła szklista? Jasne, jasne, już. Już kupuję, już kupuję. Monolit. Czekajcie, a może... Może by coś tutaj dorzucić faktycznie, jakiś element dekoracyjny. Tylko taki, który jest jakoś prezentujący się, wiecie, jakoś, że to będzie wyglądało. I nie wiem, czy tą fontannę nie dać. Chociaż ta fontanna nie wygląda najlepiej. Jest taka troszeczkę podniszczona, chociaż zobaczmy sobie w wersji full białej. Nie, dobra, to będzie przesada, to będzie już przesada. Tak samo dorzucenie na przykład wagonu też byłoby przesadą, więc pominiemy ten element. Parasol możemy dorzucić ewentualnie, słuchajcie, możemy parasol dorzucić. Będzie to jakoś przynajmniej wyglądało. O, jakiś, że niby cień to daje. Od razu lepiej. Oświetlenie. Teraz oświetlenie jeszcze na zewnątrz. Kinkiet ogrodowy. Dobra. Taki nowoczesny. Chcę więcej tych kinkietów, proszę pana.
Cyk. Tu nie mogę, tutaj damy. Nie wiem, czy to wystarczy. Mam nadzieję, że tak. Musimy dać trochę więcej tych inkietów, bo tu jest strasznie duża powierzchnia. I założę się, że i tak tego wszystkiego nie oświetlę. Że to po prostu jest za mało. Ale zobaczymy, zobaczymy. Okej. Dobra, jakieś tam oświetlenie daliśmy. Zobaczmy, jak to wygląda w nocy. Noc. O, proszę bardzo. Czyli coś jeszcze damy na stół. Jakąś lampę na stół by się przydało dorzucić. Czekajcie, czekaj. Świeczka zapachowa przeciw owadom. To sobie podarujemy. Chociaż z drugiej strony świeczka też fajnie wygląda. Fajnie się prezentuje. Ewentualnie ten kojec. Kojec świecy. Też jest w porządku. Dajmy tą świeczkę zapachową. Wersja biała. O. Od razu lepiej. Czy tutaj na tym czymś nie mogę stawiać? Myślałem, że mogę postawić jeszcze na tej wannie, z którą masażam jakieś elementy, ale chyba niezbyt jest to możliwe. Dobra. Rano i dzień. Okej. Czyli tu mamy wykończone częściowo. Zobaczmy, co tam jeszcze sugerują. To są jakieś śmietniki, to może niekoniecznie. Tu mamy jakieś elementy dekoracyjne. Aha, dobra, jakieś elementy dekoracyjne. W sumie racja. Możemy coś na ścianę rzucić. Coś fajnego. Tylko nie wiem, co by tutaj jednak się przyjęło. Takie drzewko. Przemysłowe coś. O! Tutaj elementy właśnie. Do gotowania. Na czymś trzeba robić, co nie? Także powiesimy tutaj te noże. Może pod altem sobie zrobimy. O. Dobra. Od razu lepiej. Bąbelkująca ściana. Ja pierdzielę, co oni nie wymyślą, naprawdę. Co oni nie wymyślą. Co tu jeszcze mamy? Belka na belce. Belka na belce. Okej, niech będzie. Że niby do palenia, wiecie. Takie drewienka do palenia. Co tu jeszcze mamy? To jest jakiś obraz. Nie, to jest chyba szyld. To nie, tego nie chcemy. To nam się nie przyda. Co tu jeszcze znajdziemy ciekawego? Tu już później jakieś takie elementy niekoniecznie. Dobra. Balony antybalonowe. Świetnie. Dobra, coś jeszcze mamy? Jakieś stoliki. Aha, właśnie, możemy ławkę jakąś dać. Jest jeszcze w ogóle fontanna, ale to też przesada. Możemy dać przecież ławkę, słuchajcie, możemy dać ławkę jeszcze. Jakąś tak, może by tutaj sobie usiąść. Pod ścianą na przykład. Tylko musielibyśmy znaleźć albo taki kamień nawet. Takie kamienie dać co jakiś czas. Tak oryginalnie. A zobaczmy, zduplikujmy to. Zobaczmy, jak to odwrócę. Nie, nie połączy się. Ale może w ten sposób leżeć. Dobra. Coś jeszcze? Zobaczmy. Z kuchni zobaczmy te elementy. To są jakieś dodatkowe rzeczy do robienia. Jak właśnie, o. Coś, czego tutaj nie ma. Czyli, o, tu jest. Taca do letnich napojów. Jako, że właściwie na razie w Simsach jest tylko i wyłącznie lato. I to się nie zmienia. No to myślę, że nie będzie źle, żeby tutaj postawić taką taką tacę. O, czerwona, żeby była widoczna, że tutaj coś leży. Coś jeszcze do tego? Chyba nie. Chyba styknie. Maszynka do lodów też nie. Luksusowa taca do napojów. Luksusowa taca do napojów? Nie, to zostawimy. Dobra. Czyli co? Tutaj mamy troszkę podreperowane. Jedyne, co jeszcze brakuje, to jakieś tam elementy dekoracyjne. Czyli znowu trochę zieleni wpuścimy w przestrzeń. Zobaczmy trochę zieleni. Jakaś zieleń. To może być coś większego, stanowczo większego. Znacznie większego, czekajcie. Coś w tym stylu może? Coś w tym stylu, o. Dobra, to będzie dobre. Jednokrzak. Tylko zrobimy ten jednokrzak większy oczywiście. O. I znowu się pomniejsza. Ja pierdziel, muszę powiększać go za każdym razem. Straszna sprawa. Dobra. Dobra.
Tutaj tak samo. Trochę więcej tej zieleni dorzucimy. O. Na bogato będzie. A jak? Musi to jakoś wyglądać. Dobra. Zobaczmy. Może być chyba. W miarę się prezentuje. Reprezentacyjnie jest? Jest. Może być. Okej. Zobaczmy. Czyli co? Teraz tak. Podsumowując. Mamy tutaj zrobiony taras. Bardzo fajny. Kurczę, chyba bym tam spędzał większość czasu na takim tarasie. Mamy zrobiony oczywiście tutaj... właściwie to nie jest przedpokój. Taki hall. Dość nawet powiem, że spory hall. Też wykończony. No i w poprzednim odcinku zrobiliśmy sypialnię. W sumie zostało nam do zrobienia jeszcze tutaj na zewnątrz. I to dość sporo. Zobaczmy, na razie wygląda to tak. Jedynie co zostało jeszcze do zrobienia, to zrobić musimy ogród. Ale ten ogród będzie naprawdę dość spory. Podejrzewam, że gdzieś tutaj kwiaty rzucimy, gdzieś jakąś dróżkę. Tutaj jest dość sporo miejsca. Więc zastanawiam się, czy tu basen czasami się nie pojawi. Ewentualnie w tym miejscu. Gdzieś tu na pewno basen będzie jeszcze do tego i na pewno gdzieś jakiś taki potężny ogród. Strzelam, że basen damy tutaj po boku, a ogród damy w tym miejscu z tyłu. Takie zacisze. Zalesione, zaliścione, zachwiecone, o tak. Dobra, żeby nie przedłużać, nawet nie będę się brał za ogród, bo to jest co najmniej, tak strzelam, 40 minut roboty na pewno. Także w następnym odcinku weźmiemy się za ogród. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę. Dajcie znać, jak co uważacie na temat tego domku, na temat tego tarasu, domku. Czy wam się podoba, czy byście coś zmienili. Tyle z mojej strony, dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa pa!